Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was w 145. materiale serii Assassin's Creed 4 Black Flag. No i dzisiaj w dalszym ciągu będziemy sobie kontynuować główne sekwencje na 100%. Tak więc nie przedłużajmy, przejdźmy. Wskaźnik postępu. Nic się tutaj nie zmieniło. Przechodzimy do drugiej sekwencji. I tu mamy ostatnią misję, którą trzeba zrobić na 100%. Pod tytułem Odbieranie należności. Musimy uniknąć walki i zabić strażników ze strefy śledzenia. Mamy 2 na 3. Tak więc trzeba będzie to zrobić. Tak więc przechodzimy od razu. I czekamy. To oczywiście pomijamy. Odszukaj strażnika. Aha, to jest ta misja z mędrcem, tak? Będziemy musieli go odszukać i przy tym zostaniemy zdemaskowani przez Torresa. Dokładnie, trzeba unikać walki. To jest przede wszystkim priorytet. I ze strefy śledzenia jest tu już ten cel? Dokładnie. Trzeba będzie załatwić gości. Dobra, jeden załatwiony. No, uniknięcie walki tutaj będzie mało prawdopodobne, ale postaramy się. Chodź tutaj, dziadu. Kurde, nie tak to miało wyglądać, nie zaliczy mi tego, ponieważ wyszedłem ze strefy. Dobra, lecimy. Kurde, tam na tego trzeba uważać. Się jeszcze gapi w tą stronę. Jakby tutaj zagwizdać. Nie słyszy, a teraz? Może ten usłyszy. O, ten usłyszał. Czy nie? Teraz słyszy, dobra. Zaliczy nam to? Dokładnie, 2 na 3 mamy. Teraz jeszcze, żeby ten przyszedł. Kurde, no głuchy czy co? O, usłyszał, bo nawet zapisywanie się załączyło. Dobra, jeden cel dodatkowy zaliczony. Teraz jeszcze unikać walki. Tutaj gdzieś będzie ten strażnik, bo mamy strefę. Jest. Jak najbardziej. To już o tym wiemy wszystko. Ma klucz. Czekamy na odpowiednią okazję. Tam trzeba na tamtego uważać. On tutaj chyba będzie szedł. Teraz by go tutaj przywołać. Tylko czy tamten się nie zorientuje? Chyba nie. O! Teraz usłyszał. Okej. Teraz go przeszukać. Idealnie. No i teraz naszym celem jest uwolnienie mędrca. Tylko trzeba uważać, bo trzeba unikać walki. Żeby ten mnie nie wypatrzył. W ogóle nic więcej nie mamy, tylko pistolety i bomby dymne. To jest lipa trochę. Może teraz? Tutaj. Na pewno jest to możliwe, unikanie walki, bo inaczej tego celu by nie było. Fuck, patrzył się, ale mnie nie znalazł.
Tego mogę sobie zdjąć. Biegniemy dalej. Trzeba na snajperów, kurka, uważać. Kurde, jak tu przebiec? Może tego by ściągnąć najpierw. O kurde, głuchy. O, teraz usłyszał, okej. Dobra, gra muzyka. Lecimy. Trzeba zwracać uwagę, gdzie snajper się patrzy. Teraz jest okazja. Oby się udało. Dobra, dobrze, że mnie tylko jeden zauważył. Okej. Teraz się nie ma gdzie schować, kurka wodna. Już tak niedaleko. Nie ma, kurde, jak ich zdjąć. Ten snajper pieprzony. Jak gwiznę, to chyba obydwu przywołam. Także niech tamten odejdzie, a wtedy gwiznę i ten przyjdzie. Ten nie słyszy. Może tego najpierw zdejmę. Dobra, tylko żeby ten teraz nie zauważył, bo będą jaja. No wiedziałem, fuck. No i już lipa. No uciekaj, ja pierdzielę. Ale lipa teraz. Kurde, jaka lipa się zrobiła. Już unikaj walki, nam odpadło. Nie wiem teraz, jak to zrobić. Czy dać się załatwić? No zabij mnie. Zobaczymy, co to będzie. Szybko. No jeszcze raz. No kurde, szybko, bo mi się HP odnawia. Dobra. No i odkąd mi to załaduje? Mam nadzieję, że nie od początku. Jest stąd, ale mamy unikaj walki. Jest! Cele dodatkowe, unikaj walki, całe szczęście. Ale i tak kupa drogi przed nami. I w ogóle nie wiem, gdzie teraz jestem. A, tutaj. Spróbujemy jeszcze raz. Tym razem spróbujemy to szybciej zrobić. Fuck! Thank you.
Teraz jest okazja. Odpuści sobie, tak myślałem, tylko teraz, żeby mnie nikt nie zauważył. Tu jest jeden. Pięknie! To mi się podoba. Nie możemy tego pominąć, tak więc przypomnijcie sobie, jak zdemaskował Tordes Edwarda Kenwaya. Ja się kurwa wystraszyłem. What is your true name, Rogue? It's her. Goi się. Captain Pissoff. Big old poof Pissoff. Where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with a treasure fleet. Wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Wargo. Dobra, no to jest pięknie, mamy na 100% w takim układzie. Kontynuujmy i zaraz przejdziemy jeszcze do jednej misji w tym odcinku. O, jaki strój. Tylko mam nadzieję, że mnie nie przeniesie na statek teraz. No, to dobrze. No i już mamy główne sekwencje 89%. Pięknie, sekwencję drugą mamy już na 100%, sekwencję pierwszą także, tak więc teraz sekwencja trzecia mamy 87%. No i wspomnienie 01, ten świeży kapitan. Cele opcjonalne, zastrzelić iguany mi się udało, ale trzeba jeszcze zabić ocelota z powietrza. Tak więc przejdźmy do tego i zaraz sobie to zrobimy. To oczywiście pomijamy. Weź kurs na wyspę Abaco. Dobra, to sobie trochę popływamy teraz. Wszystko na mapie pięknie, no złoto się świeci. Zbieramy jakieś tutaj skrzyneczki. Drewno 5 sztuk. Christ. And just nearby, two barrels of gunpowder, closer than man and wife, fit to explode at the touch of a spark. We'll store ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogs, touch holes in need of scraping, corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with sneers and shouts. So worry about your own armaments when it suits you. But don't forget about your jackdaws. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. Dobra, tu się zatrzymamy. Jeszcze uderzyłem. Pancerz kadłuba mamy już chyba na maksa. Ulepszony. Lecimy w takim układzie. To na pewno tutaj, nie dalej? W ogóle ja tu miałem szybką podróż, ale nie wiem, czy byłaby dostępna. No i trzeba zastrzelić iguanę. Chociaż nie wiem, czy to muszę robić, ale zrobię to. A dobra, teraz mi się wpieprzyło. Dobra. Cel zaliczony. Oskurować trzeba dwie iguany i dwie skóry ocelota. Gdzie mamy jeszcze iguankę? Na pewno gdzieś przy wodzie właśnie, otóż to. Dobra, gotowe. Czyli iguany mamy oskurowane. Jeszcze oceloty. Trzeba gdzieś na górę wejść, żeby ocelota z góry zdjąć, żeby cel poboczny zaliczyć.
Ale ja tu ocelota nie widzę. Tu jest iguana. Wiecie co? Może stąd zejdziemy, wejdziemy na punkt widokowy. Jest ocelot, tylko żeby tutaj bliżej przyszedł. Teraz tam idzie, gdzie mogłem go zdjąć, kurde. Tu jest iguana? Jak najbardziej. Tam iguana. Kurde, ocelot sobie poszedł. Idą. To się akurat dobrze składa, bo mógłbym go zdjąć teraz z powietrza. Pięknie. To mi się podoba. Cele dodatkowe gotowe. Tak więc wystarczy jeszcze zabić ocelota. No i gitara. Przedmiot dostępny? Jak ja mam wszystko wytworzone, co to? Dlaczego nie mam nic wytworzone? Aha, teraz trzeba wytworzyć w związku z misją chyba, tak mi się zdaje. Ale ja już mam to wytworzone, dlatego teraz musimy się spotkać z Adewale. Jest tutaj, dobra. Ahoy, Captain. Nie można pominąć. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the hold, just as you said. A little more than a blowpipe. But it'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way, anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nassar. But it's a fine place to be merry all the same. Dobra. Mamy pięknie na 100%. Kontynuujmy. Tam jeszcze coś wyskoczyło, ale to nieważne. Dobra, no to co, pewnie sobie skończymy odcinek. Sekwencję trzecią mamy już teraz na 88%. W następnym odcinku zrobimy sobie znowu dwie misje, wspomnienie drugie. Trzeba będzie rozbroić i zabić strażników 0 na 3. I jeszcze jedną misję pewnie sobie zrobimy, użyć Folgierza, aby zabić żeglarzy 0 na 3 i splądrować 20 porcji rumu. Tak. Dobra, ten odcinek taki troszkę krótszy, ale chyba lepiej się ogląda krótsze odcinki niż takie po 30 minut, przynajmniej ja tak uważam. Tak więc to by było na tyle, jeśli podobało, zostawcie łapkę w górę i oczekujcie kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!